Księga druga. Zamek. Kto zna z tych lat nie pomni, gdy młode pachole ze strzelbą na ramieniu świszcząc szedł na pole, gdzie żaden wał, płot, żaden nogi nie utrudza, gdzie przestępując miedzę nie poznasz, że cudza. Bo na Litwie myśliwiec jak okręt na morzu, gdzie chcesz, jaką chcesz drogą buja poprzez tworzu, czyli jak prorok patrzy w niebo, gdzie w obłoku wiele jest znaków widzianych strzeleckiemu oku, czy jak czarownik gada z ziemią, która głucha dla mieszczan mnóstwem głosów szepce mu do ucha. Tam derkacz wrzasnął z łąki, szukać go daremnie, bo on szybuje w trawie jako szczupak w niemnie. Tam ozwał się nad głową ranny wiosny dzwonek, również głęboko w niebie schowany skowronek. Ówdzie orzeł szerokim skrzydłem przez obszary zaszumiał, strasząc wróble jak kometa cary. Zaś jastrząb pod jasnymi wiszący błękity trzepie skrzydłem jak motyl na szpilce przybity, aż ujrzawszy śród łąki ptaka lub zająca, runie nań z góry jako gwiazda spadająca. Kiedyż nam Pan Bóg wrócić z wędrówki dozwoli i znowu dom zamieszkać na ojczystej roli i służyć w jeździe, która wojuje szaraki, albo w piechocie, która nosi broń na ptaki, nie znać innych prócz kosy i sierpa rynsztunków i innych gazet oprócz domowych rachunków. Nad Soplicowem słońce weszło i już padło na strzechy i przez szpary w stodołę się wkradło. I po ciemnozielonym, świeżym, wonnym sianie, z którego młodzież sobie zrobiła posłanie, rozpływały się złote, migające pręgi z otworu czarnej strzechy jak z warkocza wstęgi. I słońca usta sennych promykiem poranka drażni jak dziewczę kłosem budzące kochanka. Już wróble skacząc ćwierkać zaczęły pod strzechą, już trzykroć gęgnął gęsior, a za nim jak echo odezwały się chorem kaczki i indyki i słychać bydła w pole idącego ryki. Wstała młodzież. Tadeusz jeszcze senny leży, bo też najpóźniej zasnął. Z wczorajszej wieczerzy wrócił tak niespokojny, że o kuru w pianiu jeszcze oczu nie zmrużył, a na swym posłaniu tak kręcił się w siano, jak w wodę utonął. I spał twardo, aż zimny wiatr mu w oczy wionął, gdy skrzypiące stodoły drzwi otwarto z trzaskiem i Bernardyn ksiądz robak wszedł z węzlastym paskiem, Sius pie, wołając ponad barkami, rubasznie wywijając pasek z ogórkami. Już na dziedzińcu słychać myśliwskie okrzyki. Wyprowadzają konie, zajeżdżają bryki. Ledwie dziedziniec taką gromadę ogarnie. Odezwały się trąby, otworzono psiarnie. Z graja hartów wypadłszy wesoło skowycze, widząc rumaki z czwaczów, dojeżdżaczów, smycze. Psy jak szalone cwałem śmigają po dworze, potem biegą i kładą szyję na obroże. Wszystko to bardzo dobre polowanie wróży. Nareszcie podkomorzy dał rozkaz podróży. Ruszyli szczwacze z wolna, jeden tuż za drugim, ale za bramą rzędem rozbiegli się długim. W środku jechali obok asesor z rejentem, a choć na siebie czasem patrzyli ze wstrętem, rozmawiali przyjaźnie, jak ludzie honoru, idąc na rozstrzygnienie śmiertelnego sporu. Nikt ze słów zawziętości ich poznać nie zdoła. Pan rejent wiódł kusego, asesor sokoła. Z tyłu damy w pojazdach, młodzieńcy stronami, trwałując tuż przy kołach, gadali z damami. Ksiądz robak po dziedzińcu wolnym chodził krokiem, kończąc ranne pacierze, ale rzucał okiem na pana Tadeusza. Marszczył się, uśmiechał, wreszcie kiwnął nań palcem. Tadeusz podjechał. Robak
palcem po nosie dawał mu znak groźby. Lecz mimo Tadeusza pytania i prośby, ażeby mu wyraźnie co chce wytłumaczył, Bernardyn odpowiedzieć ni spojrzeć, ni raczył, kaptur tylko nasunął i pacierz swój kończył. Więc Tadeusz odjechał i z gośćmi się złączył. W ten czas właśnie myśliwi smycze zatrzymali i wszyscy nieruchomi w miejscach swoich stali, jeden drugiemu ręką dawał znak milczenia, a wszyscy obrócili oczy do kamienia, nad którym stał pan sędzia. On zwierza obaczył i rąk skinieniem swoje rozkazy tłumaczył. Pojęli wszyscy, stoją, a środkiem poroli asesor i pan rejent kłusują powoli. Tadeusz, będąc bliższy, obydwu wyprzedził, stanął obok sędziego i oczyma śledził. Dawno już nie był w polu. Na szarej przestrzeni trudno dojrzeć szaraka, zwłaszcza śród kamieni. Pokazał mu pan sędzia. Siedział biedny zając, płaszcząc się pod kamieniem, uszu nadstawiając, okiem czerwonym spotkał myśliwców wejrzenie i jakby urzeczony, czując przeznaczenie, ze strachu od ich oczu nie mógł zwrócić oka i pod opoką siedział martwy jak opoka. Tymczasem kusz na roli rośnie coraz bliżej, pędzi na smyczy kusy, za nim sokół chyży. Tuż asesor z rejentem razem wrzaśli z tyłu, wyczo, wyczo! I z psami zniknęli w kłębach pyłu. Kiedy tak za szarakiem goniono, tymczasem ukazał się pan hrabia pod zamkowym lasem. Wiedziano w okolicy, że ten pan nie może nigdy nigdzie stawić się w naznaczonej porze. I dziś zaspał poranek, więc na sługi zrzędził, widząc myśliwców w polu. Czwałem do nich pędził. Surdut swój angielskiego kroju, biały, długi, połami na wiatr puścił. Z tyłu konno sługi w kapeluszach jak grzybki, czarnych, lśniących, małych, w kurtkach, w butach stryflastych, w pantalonach białych. Sługi, które pan hrabia tym kształtem odzieje, nazywają się w jego pałacu dżokeje. Trwałująca czereda zleciała na błonia, gdy hrabia ujrzał zamek i zatrzymał konia. Pierwszy raz widział zamek z rana i nie wierzył, że to były też same mury. Tak odświeżył i upięknił poranek zarysy budowy. Zadziwił się pan hrabia na widok tak nowy. Wieża zdała się dwakroć wyższa, bo stercząca nad mgłą ranną. Dach z blachy złącił się od słońca. Ponad nim błyszczała w kratach reszta szyb wybitych, łamiąc promienie wschodu w tęczach rozmaitych. Niższe piętra oblała tumanu powłoka, rozpadliny i szczerby zakryła od oka. Krzyk dalekich myśliwców, wiatrami przygnany, odbijał się kilkakroć o zamkowe ściany. Przysiągłbyś, że krzyk z zamku, że pod mgły zasłoną mury odbudowano i znów zaludniono. Hrabia lubił widoki, niezwykłe i nowe. Zwał je romansowymi. Mawiał, że ma głowę romansową. W istocie był wielkim dziwakiem. Nieraz pędząc za lisem albo za szarakiem, nagle stawał i w niebo poglądał żałośnie, jak kot, gdy ujrzy wróble na wysokiej sośnie. Często bez psa, bez strzelby błąkał się po gaju, jak rekrut zbiegły. Często siadał przy ruczaju, nieruchomy, schyliwszy głowę nad potokiem, jak czapla wszystkie ryby chcąca pożreć okiem. Takie były hrabiego dziwne obyczaje. Wszyscy mówili, że mu czegoś nie dostaje. Szanowano go przecież, bo pan z prapradziadów, bogacz, dobry dla chłopów, ludzki dla sąsiadów, nawet dla Żydów. Hrabski
szybki koń, zwrócony z drogi, prosto kusował polem aż pod zamku progi. Hrabia samotny wzdychał, poglądał na mury, wyjął papier, ołówek i kreślił figury. Wtem spojrzawszy w bok, ujrzał o 20 kroków człowieka, który równie miłośnik widoków, z głową zadartą, ręce włożywszy w kieszenie, zdawało się, że liczył oczyma kamienie. Poznał go zaraz, ale musiał kilka razy krzyknąć, nim głos hrabiego usłyszał: Gerwazy. Szlachcic to był, służący dawnych zamku panów, pozostały ostatni z Choreszki dworzanów. Starzec wysoki, siwy, twarz miał czerstwą, zdrową, marszczkami poraną, posępną, surową. Dawniej pomiędzy szlachtą z wesołości słynął. Ale od bitwy, w której dziedzic zamku zginął, Gerwazy się odmienił. I już od lat wielu ani był na kiermaszu, ani na weselu. Odtąd jego dowcipnych żartów nie słyszano i uśmiechu na jego twarzy nie widziano. Zawsze nosił Choreszków libryją dawną, kurtę z połami żółtą, galonem oprawną, który dziś żółty, dawniej zapewne był złoty, wokoło szyte jedwabiem herbowane klejnoty, półkozice i stąd też cała okolica półkozicem przezywała starego szlachcica. Czasem też od przysłowia, które bez ustanku powtarzał, nazywano go także mopanku. Czasem szczerbcem, że całą łysinę miał w szczerbach, lecz on zwał się Rębajłą. A o jego herbach nie wiadomo. Klucznikiem siebie tytułował, iż ten urząd na zamku przed laty piastował i dotąd nosił wielki pęk kluczów za pasem uwiązany na taśmie ze srebrnym kutasem. Choć nie miał co otwierać, bo zamku podwoje stały otworem. Przecież wynalazł drzwi dwoje. Sam własnym je nakładem naprawił i wstawił i drzwi tych odmykaniem codziennie się bawił. W jednej z izb pustych obrał mieszkanie dla siebie. Mogąc żyć u hrabiego na łaskawym chlebie, nie chciał, bo wszędzie tęsknił i czuł się niezdrowym, jeżeli nie oddychał powietrzem zamkowym. Skoro ujrzał hrabiego, czapkę z głowy schwycił i krewnego swych panów ukłonem zaszczycił, chyląc łysinę wielką, świecącą z daleka i naciętą od licznych kordów jak nasieka. Gładził ją ręką, podszedł i jeszcze raz nisko skłoniwszy się, rzekł smutnie: Mopanku, panisko, daruj mi, że tak mówię jaśnie, grafie. Panie, to jest mój zwyczaj, nie zaś nieuszanowanie. Mopanku, powiadali wszyscy Choreszkowie, ostatni stolnik, pan mój, miał takie przysłowie. Czyż to prawda, mopanku, że pan grosza skąpisz na proces i ten zamek soplicom ustąpisz? Nie wierzyłem, lecz w całym powiecie tak słychać. Tu poglądając w zamek nie przestawał wzdychać. Cóż dziwnego, rzekł hrabia. Koszt wielki, a nuda jeszcze większa. Chcę skończyć, lecz szlachcic Maruda upiera się, przewidział, że mnie znudzić może. Dłużej też nie wytrzymam. Dzisiaj broń złożę, przyjmę warunki zgody, jakie mi sąd poda. Zgody? Krzyknął Gerwazy. Z soplicami? Zgoda? Z soplicami? Mopanku? To mówiąc, wykrzywił usta, jak gdyby nad własną mową się zadziwił. Zgoda i soplicowie, mopanku, panisko, pan żartuje, co? Zamek Choraszków, siedlisko, ma pójść w ręce sopliców? Niech pan tylko raczy zsiąść z konia. Pójdźmy w zamek, niech to pan obaczy. Pan sam nie wie, co robi. Niech się pan nie wzbrania, zsiadaj pan. I przytrzymał strzemię do zsiadania. Weszli w zamek. Gerwazy stanął w progu sieni. Tu, rzekł, dawni panowie dworcem otoczeni, często siadali w krzesłach w poobiedniej porze. Pan godził spory włościan lub w dobrym humorze, gościom różne ciekawe historyje prawił, albo ich powieściami i żarty się bawił, a młodzież na dziedzińcu biła się w palcaty lub ujeżdżała pańskie turackie bachmaty. Weszli w sień.
Rzekł Gerwazy, w tej ogromnej sieni brukowanej nie znajdziesz pan tyle kamieni, ile tu pękło beczek wina w dobrych czasach. Szlachta ciągnęła kufy z piwnicy na pasach, sproszona na sejm albo sejmik powiatowy, albo na imieniny pańskie, albo na łowy. Podczas uczty na tchórze tym kapela stała i w organ, i w rozliczne instrumenty grała. A gdy wznoszono zdrowie, trąby jak w dniu sądnym grzmiały z chóru. Wiwaty szły ciągiem porządnym. Pierwszy wiwat za zdrowie króla jegomości. Potem prymasa, potem królowej jej mości, potem szlachty i całej Rzeczypospolitej, a na koniec po piątej szklanicy wypitej wznoszono kochajmy się! Wiwat bez przystanku, który dniem okrzykniony brzmiał aż do poranku, a już gotowe stały cugi i podwody i aby każdego odwieźć do jego gospody. Przeszli już kilka komnat, Gerwazy w milczeniu tu wzrok na ścianie wstrzymał, ówdzie na sklepieniu, przywołując pamiątkę, tu smutną, tam miłą. Czasem jakby chciał mówić, wszystko się skończyło. Kiwnął żałośnie głową, czasem machnął ręką. Widać, że mu wspomnienie samo było męką i że już chciał odpędzić. Aż się zatrzymali na górze. W wielkiej, niegdyś zwierciadlanej sali. Dziś wydartych zwierciadeł stały puste ramy. Okna bez szyb, z krużgankiem wprost naprzeciw bramy. Tu wszedłszy starzec głową zadumaną skłonił i twarz zakrył rękami. A gdy ją odsłonił, miała wyraz żałości wielkiej i rozpaczy. Hrabia, chociaż nie wiedział, co to wszystko znaczy, poglądając w twarz starca, czuł jakieś wzruszenie, rękę mu ścisnął. Chwilę trwało to milczenie. Przerwał je starzec, trzęsąc wzniesioną prawicą. Nie masz zgody, mopanku, pomiędzy soplicą i krwią Choreszków w panu krew Choreszków płynie. Jesteś krewnym stolnika po matce łowczynie, która się rodzi z drugiej córki kasztelana, który był, jak wiadomo, wujem mego pana. Słuchaj pan historii swej własnej rodziny, która się stała właśnie w tej izbie, a nie innej. Nieboszczyk pan mój stolnik, pierwszy pan w powiecie, bogacz i familiant, miał jedyne dziecię, córkę piękną, jak anioł. Więc się zalecało stolnikównie i szlachty, i paniąt niemało. Między szlachtą był jeden wielki paliwoda, kłótnik, Jacek Soplica, zwany wojewoda przez żart. W istocie wiele znaczył w województwie, bo rodzinę Sopliców miał jakby w dowództwie i 300 ich kreskami rządził wedle woli. Choć sam nic nie posiadał, prócz kawałka roli, szabli i wielkich wąsów od ucha do ucha. Oboż pan stolnik nieraz wzywał tego zucha i ugaszczał w pałacu, zwłaszcza w czas sejmików, popularny dla jego krewnych i stronników. Wąsal tak wzbił się w dumę łaskawym przyjęciem, że mu się uroiło zostać pańskim zięciem. Do zamku nieproszony coraz częściej jeździł. W końcu u nas jak w swoim domu się zagnieździł. I już miał się oświadczyć, lecz pomiarkowano i czarną mu polewkę do stołu podano. Podobno stolnikównie wpadł Soplica w oko. Ale przed rodzicami taiła głęboko. Było to za kościuszki czasów. Pan popierał prawo 3 maja i już szlachtę zbierał, aby konfederatom ciągnąć ku pomocy, gdy nagle Moskwa zamek opasała w nocy. Ledwie był czas z możdżerza na trwogę wypalić, podwoje dolne zamknąć i ryglem zawalić. W zamku całym był tylko pan stolnik, ja, pani, kuchmistrz i dwóch kuchcików, wszyscy trzej pijani. Proboszcz, lokaj, hajducy, czterej ludzie śmiali, więc zastrzelby do okien, aż
tu tłum Moskali, krzycząc ura, od bramy wali po tarasie. My im ze strzelb 10 palnęli, a zasie! Nic tam nie było widać. Słudzy bez ustanku strzelali z dolnych pięter, a ja i pan z ganku, wszystko szło pięknym ładem, choć tak w wielkiej trwodze. 20 strzelb leżało tu, na tej podłodze. Wystrzeliliśmy jedną, podawano drugą. Ksiądz proboszcz zatrudniał się czynnie tą usługą, i pani, i panienka, i nadworne panny, trzech było strzelców, a szedł ogień nieustanny. Grad kul sypał z dołu, moskiewskie piechury. My z rzadka, ale celniej dogrzewali z góry. 3 razy aż pod drzwi to chłopstwo się wparło, ale za każdym razem 3 nogi zadarło, więc uciekali pod lamus. A już był poranek. Pan stolnik wesoł wyszedł ze strzelbą na ganek i skoro spod lamusa Moskal łeb wychylił, on dawał zaraz ognia, a nigdy nie mylił. Za każdym razem czarny kaszkiet w trawę padał. I już się rzadko który zza ściany wykradał. Stolnik, widząc strwożone swe nieprzyjaciele, myślał zrobić wycieczkę. Porwał karabele i z ganku, krzycząc słuchom, wydawał rozkazy. Obróciwszy się do mnie, rzekł: za mną, gerwazy! Wtem strzelono spod bramy. Stolnik się zająknął, zaczerwienił się, zbladnął. Chciał mówić, krwią chrząknął. Postrzegłem w ten czas kulę. Wpadła w piersi same. Pan, słaniając się, palcem ukazał na bramę. Poznałem tego łotra. Soplicę poznałem. Po wzroście i po wąsach jego to postrzałem zginął stolnik. Widziałem łotr jeszcze do góry wzniesioną. Trzymał strzelbę, jeszcze dym szedł z rury. Wziąłem go na cel. Zbójca stał jak skamieniały. 2 razy dałem ognia i oba wystrzały chybiły. Czym ze złości, czy z żalu źle mierzył, usłyszałem wrzask kobiet, spojrzałem. Pan nie żył. Tu gerwazy umilknął i łzami się zalał. Potem rzekł kończąc: Moskal już wrota wywalał, bo po śmierci stolnika stałem bezprzytomnie i nie wiedziałem, co się działo wokoło mnie. Szczęściem na odsiecz przyszedł nam parafianowicz, przywiodszy Mickiewiczów 200 z Chorbatowicz, którzy są szlachta liczna i dzielna, człek w człeka, a nienawidzą rodu Sopliców od wieka. Tak zginął pan potężny, pobożny i prawy, który miał w domu krzesła, wstęgi i buławy, ojciec włościan, brat szlachty, i nie miał po sobie syna, który by zemstę poprzysiągł na grobie. Ale miał sługi wierne, ja w krew jego rany obmoczyłem swój rapier, scyzorykiem zwany. Zapewne pan o moim słyszał, scyzoryku sławnym na każdym sejmie, targu i sejmiku. Przysięgłem wyszczerbić go na Sopliców karkach. Ścigałem ich na sejmikach, zajazdach, jarmarkach. 2 zarąbałem w kłótni, 2 na pojedynku. 1 podpaliłem w drewnianym budynku, kiedy zajeżdżali z rymszą korelicze. Upiekł się tam jak piskorz, a tych nie policzę, którym uszy obciąłem. 1 tylko został, który ode mnie pamiątki nie dostał. Rodzoniutki braciszek owego wąsala żyje dotąd i z swoich bogactw się przechwala. Zamku Choreszków tyka swych kopców krawędzią. Szanowny, szanowany w powiecie ma urząd, jest sędzią. I pan mu zamek oddasz? Niecne jego nogi mają krew pana mego zetrzeć z tej podłogi? O nie! Póki gerwazy ma choć grosz za grosz duszy i tyle sił, że jednym małym palcem ruszy scyzoryk swój wiszący dotychczas na ścianie, póty Soplica tego zamku nie dostanie. O! Krzyknął hrabia, ręce podnosząc do góry. Dobre miałem przeczucie, żem lubił te mury. Choć nie wiedziałem, że w nich taki skarb się mieści. Tyle scen dramatycznych i tyle powieści.
Skoro zamek mych przodków soplicą zagrabię, ciebie osadzę w murach, jak mego bur grabię. Twoja powieść Gerwazym zajęła mnie mocno. Szkoda, żeś mnie nie przywiódł tu w godzinę nocną. Udrapowany płaszczem siadłbym na ruinach, a ty byś mi o krwawych rozpowiadał czynach. Szkoda, że masz niewielki dar opowiadania. Nieraz takie słyszałem i czytam podania. W Anglii i Szkocji każdy zamek lordów, w Niemczech także dwórka grafów był teatrem mordów. W każdej dawnej, szlachetnej, potężnej rodzinie jest wieść o jakimś krwawym lub zdradzieckim czynie, po którym zemsta spływa na dziedziców w spadku. W Polsce pierwszy raz słyszę o takim wypadku. Czuję, że we mnie mężnych krew choreszków płynie. Wiem, co winienem sławie i mojej rodzinie. Tak, muszę zerwać wszelkie z soplicą układy. Choćby do pistoletów przyszło lub do szpady. Honor każe, rzekł. Ruszył uroczystym krokiem, a Gerwazy szedł z tyłu w milczeniu głębokiem. Przed bramą stanął hrabia, sam do siebie gadał. Poglądając na zamek, prędko na koń wsiadał. Tak samotną rozmowę kończąc roztargniony. Szkoda, że ten soplica stary nie ma żony lub córki pięknej, której ubóstwiałbym wdzięki, kochając i nie mogąc otrzymać jej ręki. Nowa by się w powieści zrobiła zawiłość. Tu serce, tam powinność. Tu zemsta, tam miłość. I tak szepcąc spiął ostrogi. Koń leciał do dworu, gdy z drugiej strony strzelcy wyjechali z boru. Hrabia lubił myślistwo. Ledwie strzelców zoczył, zapomniawszy o wszystkim, prosto konim skoczył. Mijając bramy, ogród, płoty. Gdy w zawrocie obejrzał się i konia zatrzymał przy płocie. No, był sad. Drzewa owocne, zasadzone w rzędy. Ocieniały szerokie pole. Spodem grzędy, tu kapusta. Sędziwe schylając łysiny siedzi i zda się dumać o losach jarzyny. Tam, plącząc strąki w marchwi zielonej warkoczu, wysmukły bób obraca na nią tysiąc oczu. Ówdzie podnosi złotą kitę kukuruza, gdzieniegdzie otyłego widać brzuch arbuza, który od swej łodygi aż w daleką stronę wtoczył się jak gość między buraki czerwone. Grzęty rozjęte miedzą, na każdym przykopie stoją jakby na straży w szeregach konopie, cyprysy jarzyn. Ciche, proste i zielone, ich liście i woń służą grzędom za obronę, bo przez ich liście nie śmie przecisnąć się zmija, a ich woń gąsienice i owad zabija. Dalej maków białawe górują badyle, na nich myślisz i żerojem usiadły motyle, trzepiocąc skrzydełkami, na których się mieni z rozmaitością tęczy blask drogich kamieni. Tylą farb żywych różnych mak źrenice mami. W środku kwiatów jak pełnia pomiędzy gwiazdami, krągły słonecznik licem wielkim, gorejącem, od wschodu do zachodu kręci się za słońcem. Pod płotem wąskie, długie, wypukłe pagórki, bez drzew, krzewów i kwiatów, ogród na ogórki, pięknie wyrosły, liściem wielkim, rozłożystym, okryły grzędy jakby kobiercem fałdzistym. Po środku szła dziewczyna, w bieliznę ubrana, w majowej zieloności tonąc po kolana. Zgrząd zniżając się w bruzdy zdała się nie stąpać, ale pływać po liściach, w ich barwie się kąpać. Słomianym kapeluszem osłoniła głowę, od skroni powiewały dwie wstążki różowe i kilka puklów światłych
rozwitych warkoczy. Na ręku miała koszyk, w dół spuściła oczy, prawą rękę podniosła niby do chwytania, jako dziewczę, gdy rybki w kąpieli ugania, bawiące się jej nóżką. Tak ona co chwila z rękami i koszykiem po owoc się schyla, który stopą trąci lub dostrzeże okiem. Pan hrabia, zachwycony tak cudnym widokiem, stał cicho, słysząc tętent towarzyszów w dali, ręką dał znak, żeby wstrzymać konie. Stali. On patrzył z wyciągniętą szyją, jak dziobaty żuraw z dala od stada, gdy odprawia czaty, stojąc na jednej nodze, z czujnymi oczyma, i by nie zasnąć, kamień w drugiej nodze trzyma. Zbudził hrabiego szelest na plecach i skroni. Był to Bernardyn Kwestarz, robak. A miał w dłoni podniesione do góry węzłowate sznurki. Ogórków chcesz waść? Krzyknął. Oto masz ogórki! Wara, panie, od szkody. Na tutejszej grzędzie nie dla waszeci owoc. Nic z tego nie będzie! Potem palcem pogroził, kaptura poprawił i odszedł. Hrabia jeszcze chwilę w miejscu bawił, śmiejąc się i klnąc razem tej nagłej przeszkodzie. Okiem powrócił w ogród, ale już w ogrodzie nie było jej. Mignęła tylko śród okienka jej różowa wstążeczka i biała sukienka. Widać na grzędach, jaką przeleciała drogą, bo liść zielony w biegu potrącony nogą podnosił się, drżał chwilę, aż się uspokoił, jak woda, którą ptaszek skrzydłami rozkroił. A na miejscu, gdzie stała, tylko porzucony koszyk mały z rokity dękiem wywrócony, pogubiwszy owoce na liściach, zawisał i śród fali zielonej jeszcze się kołysał. Po chwili wszędzie było samotnie i głucho. Hrabia oczy w domu tkwił i natężył ucho. Zawsze dumał, a strzelcy zawsze nieruchomie za nim stali. Aż w cichym i samotnym domie wszczął się naprzód szmer, potem gwar i krzyk wesoły, jak w ulu pustym, kiedy weń wlatują pszczoły. Był to znak, że wracali goście z polowania i krzątała się służba około śniadania. Jakoż po wszystkich izbach panował ruch wielki, roznoszono potrawy, sztućce i butelki. Mężczyźni, tak jak weszli w swych zielonych strojach, z talerzami, z szklankami, chodząc po pokojach, jedli, pili lub wsparci na okien uszakach, rozprawiali o flintach, hartach i szarakach. Podkomorstwo i sędzia przy stole, a w kątku panny szeptały z sobą. Nie było porządku, jaki się przy obiadach i wieczerzach chowa. Była to w staropolskim domie moda nowa. Przy śniadaniach pan sędzia, choć nierad, pozwalał na taki nieporządek, lecz go nie pochwalał. Różne też były dam i mężczyzn potrawy. Tu roznoszono tace z całą służbą kawy. Tacy ogromne, w kwiaty ślicznie malowane, na nich kurzące wonnie imbryki blaszane i z porcelany saskiej złote filiżanki. Przy każdej garnuszeczek mały do śmietanki. Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce! W domu porządnym z dawnego zwyczaju jest do robienia kawy osobna niewiasta. Nazywa się kawiarka. Ta sprowadza z miasta lub z Wicin, bierze ziarna w najlepszym gatunku i zna tajne sposoby gotowania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach moki i gęstość miodowego płynu. Wiadomo, czym dla kawy jest dobra śmietana. Na wsi nie trudno o nie,
bo kawiarka z rana, przystawiwszy imbryki, odwiedza mleczarnię i sama lekko świeży na biału kwiat garnie do każdej filiżanki w osobny garnuszek, aby każdą z nich ubrać w osobny kożuszek. Panie starsze już wcześniej wstawszy piły kawę, teraz drugą dla siebie zrobiły potrawę. Z gorącego śmietaną bielonego piwa, w którym twaróg gruzłami posiekany pływa. Zaś dla mężczyzn wędliny leżą do wyboru. Półgęski tłuste, kumpia, skrzydliki ozoru, wszystkie wyborne, wszystkie sposobem domowym, uwędzone w kominie dymowym, dymem jałowcowym. W końcu wniesiono zrazy na ostatnie danie. Takie bywało w domu sędziego śniadanie. We dwóch izbach dwa różne skupiły się grona. Starszyzna przy stoliku małym zgromadzona mówiła o sposobach nowych gospodarskich, o nowych coraz sroższych ukazach cesarskich. Podkomorzy krążące o wojnie pogłoski oceniał i wyciągał polityczne wnioski. Panna wojska, włożywszy okulary sine, zabawiała kabałą z kart podkomorzyne. W drugiej izbie toczyła młodzież rzecz o łowach. W spokojniejszych i cichszych niż zwykle rozmowach, bo asesor i rejent, oba mówcy wielcy, pierwsi znawcy myślistwa i najlepsi strzelcy, siedzieli przeciw sobie, mrukliwi i gniewni. Oba dobrze poszczuli, oba byli pewni zwycięstwa swoich hartów, gdy pośród równiny znalazł się zagon chłopskiej niezrzętej jarzyny. Tam wpadł zając, już kusy, już go sokół imiał, gdy sędzia dojeżdżaczy na miedzy zatrzymał. Musieli być posłuszni, chociaż w wielkim gniewie. Psy powróciły same i nikt pewnie nie wie, czy zwierz uszedł, czy wzięty. Nikt zgadnąć nie zdoła, czy wpadł w paszczę kusego, czyli też sokoła, czyli obydwu razem. Różnie sądzą strony i spór na dalsze czasy trwał nierozstrzygniony. Wojski stary od izby do izby przechodził, po obu stronach oczy roztargnione wodził, nie mieszał się w myśliwych ni w starców rozmowę i widać, że czym innym zajętą miał głowę. Nosił skórzaną plackę. Czasem w miejscu stanie, długo duma i muchę zabije na ścianie. Tadeusz z Telimeną pomiędzy izbami, stojąc we drzwiach na progu, rozmawiali sami. Niewielki oddzielał ich od słuchaczów przedział, więc szeptali. Tadeusz teraz się dowiedział, że ciocia Telimena jest bogata pani, że nie są kanonicznie ze sobą powiązani zbyt bliskim pokrewieństwem i nawet niepewno, czy ciocia Telimena jest synowca krewną, choć ją stryj zdowie siostrą, bo wspólni rodzice tak ich kiedyś nazwali mimo lat różnice, że potem ona, żyjąc w stolicy czas długi, wyrządziła nieźmierne sędziemu przysługi, stąd ją sędzia szanował bardzo i przed światem lubił może z próżności nazywać się bratem. Czego mu Telimena przez przyjaźń nie wzbrania. Ulżyły Tadeusza sercu te wyznania. Wiele też innych rzeczy sobie oświadczyli, a wszystko to się stało w jednej krótkiej chwili. Ale w izbie na prawo, kusząc asesora, rzekł rejent mimo zjadem: ja mówiłem wczoraj, że polowanie nasze udać się nie może. Jeszcze zbyt wcześnie, jeszcze na pniu stoi zboże i mimo sznurów chłopskiej niezziętej jarzyny. Stąd i hrabia nie przybył mimo zaprosiny. Hrabia na polowaniu bardzo dobrze zna się. Nieraz gadał o łowców i miejscu i w czasie. Hrabia chował się w obcych krajach od dzieciństwa i powiada, że to jest znakiem barbarzyństwa polować tak jak u nas. Bez żadnego względu na artykuł ustawy. Przepisy urzędu, nie szanując niczyich kopców ani miedzy, jeździć po cudzym gruncie bez dziedzica wiedzy. Wiosną równie jak latem zbiegać pola knieje, zabijać nieraz lisa właśnie gdy linieje, albo cierpieć i kostną samicę zajęczą, harty wruni uszczują, a raczej zamęczą z wielką szkodą zwierzyny.
Stąd się hrabia żali, że cywilizacja większa u Moskali, bo tam o polowaniu są ukazy cara i dozor policji i na winnych kara. Telimena ku lewej izbie obrócona, wachlując batystową chusteczką ramiona, jak mamę kocham, rzekła. Hrabia się nie myli. Znam ja dobrze Rosyją. Państwo nie wierzyli, gdy im nieraz mówiłam, jak tam z wielu względów godna pochwały czujność i srogość urzędów. Byłam ja w Peterburgu. Nie raz, nie dwa razy. Miłe wspomnienia, wdzięczne przeszłości obrazy. Co za miasto, nikt z panów nie był w Peterburgu. Chcecie może plan widzieć? Mam plan miasta w biurku. Latem świat peterburski zwykł mieszkać na daczy. To jest w pałacach wiejskich. Dacza wioskę znaczy. Mieszkałam w pałacyku tuż nad Newą rzeką, niezbyt blisko od miasta i niezbyt daleko, na niewielkim, umyślnie sypanym pagórku. Ach, co to był za domek. Plan mam dotąd w biurku. Otóż na menie szczęście najął dom w sąsiedztwie jakiś mały czynownik, siedzący na śledztwie. Trzymał kilkoro hartów. Co to za męczarnie, gdy blisko mieszka mały czynownik i psiarnie. Ilekroć z książką wyszłam sobie do ogrodu użyć księżyca blasku, wieczornego chłodu, zaraz i pies przyleciał, i kręcił ogonem, i strzygł uszami, właśnie jakby był szalonym. Nieraz się nalękłam. Serce mi wróżyło z tych psów jakieś nieszczęście. Tak się też zdarzyło. Bo gdym szła do ogrodu pewnego poranka, hart u nóg mych zadławił mojego kochanka, Bonończyka. Ach, była to rozkoszna psina. Miałam ją w podarunku od księcia Sukina na pamiątkę. Rozumna, żywa jak wiewiórka. Mam jej portrecik, tylko nie chcę iść do biurka. Widząc ją zadławioną, z wielkiej alteracji dostałam mdłości, spazmów, serca palpitacji. Może by gorzej jeszcze z moim zdrowiem było. Szczęściem nadjechał właśnie z wizytą Kiryło Gawrylicz Kozodusin, wielki łowczy dworu. Pyta się o przyczynę tak złego humoru. Każe wnet urzędnika przyciągnąć za uszy. Staje pobladły, drżący i prawie bez duszy. Jak śmiesz, krzyknął Kiryło piorunowym głosem. Szczuć wiosno łanie kotną tuż pod carskim nosem. Osłupiały czynownik darmo się zaklinał, że polowania dotąd jeszcze nie zaczynał, że z wielkiego łowczego wielkim pozwoleniem zwierz uszczuty zda mu się być psem, nie jeleniem. Jak to? Krzyknął Kiryło. To byś śmiał, hultaju, znać się lepiej na łowach i zwierząt rodzaju niźli ja, Kozodusin, carski jegermajster? Niechże nas rozsądzi zaraz policmajster. Wołają policmajstra. Każą spisać śledztwo. Ja rzeczę, Kozodusin wydaje świadectwo, że to łani. On plecie, że to pies domowy. Rozsądź nas, kto zna lepiej zwierzynę i łowy. Policmajster powinność służby swej rozumiał. Bardzo się nad zuchwalstwem czynownika zdumiał i odwiódłszy na stronę, po bratersku radził, by przyznał się do winy i tym grzech swój zgładził. Łowczy udobrochany przyrzekł, że się wstawi do cesarza i wyrok nieco ułaskawi. Skończyło się, że harty poszły na powrozy, a czynownik na 4 tygodnie do kozy. Zabawiła nas cały wieczór ta pustota. Zrobiło się nazajutrz z tego anegdota, że w sądy o mym piesku wielki łowczy wdał się i nawet wiem z pewnością, że sam cesarz śmiał się. Śmiech powstał w obu izbach. Sędzia z Bernardynem grał w Mariasza i właśnie z wyświeconym winem miał coś ważnego zadać. Już ksiądz ledwie dyszał, kiedy sędzia początek powieści usłyszał i tak nią był zajęty, że z zadartą głową i z kartą podniesioną do bicia gotową siedział cicho i tylko Bernardyna trwożył. Aż gdy skończono powieść, Pamfila położył i rzekł śmiejąc się, niech tam sobie kto chce chwali Niemców cywilizacją,
porządek Moskali, niechaj wielkopolanie się uczą od Szwabów prawować się o lisa i przyzywać drabów, by wziąć w areszt ogara, że wpadł w cudze gaje. Na Litwie, chwała Bogu, stare obyczaje. Mamy dość zwierzyny dla nas i sąsiedztwa i nie będziemy nikogo o to robić śledztwa. I zboża mamy dosyć, psy nas nie ogłodzą, że po jarzynach albo po życie pochodzą. Na morgach chłopskich bronie robić polowanie. Ekonom z lewej izby rzekł, nie dziwmo z panie, bo też pan drogo płaci za taką zwierzynę. Chłopy i radzi temu, kiedy w ich jarzynę wskoczy hart, niech otrząśnie 10 kłosków żyta, to pan mu kopę oddasz i jeszcze nie kwita. Często chłopi talara w przydatku dostali. Wierz mi pan, że się chłopstwo bardzo rozzuchwali, jeśli... Resztę dowodów pana ekonoma nie mógł usłyszeć sędzia, bo pomiędzy dwoma rozprawami wszczęło się 10 rozgoworów, anegdot, opowiadań i na koniec sporów. Tadeusz z Telimeną całkiem zapomniani pamiętali o sobie. Rada była pani, że jej dowcip tak bardzo Tadeusza bawił. Młodzieniec jej nawzajem komplementy prawił. Telimena mówiła coraz wolniej, ciszej i Tadeusz udawał, że jej nie dosłyszy w tłumie rozmów, więc szepcąc tak zbliżył się do niej, że uczuł twarzą lubą gorącość jej skroni. Wstrzymując oddech, usty chwytał jej westchnienie i okiem łowił wszystkie jej wzroku promienie. Wtem pomiędzy ich usta mignęła znienacka naprzód mucha, a za nią tuż wojskiego placka. Na Litwie much dostatek. Jest pomiędzy nimi gatunek much osobny, zwany szlacheckimi. Barwą i kształtem całkiem podobne do innych, ale pierś mają szerszą, brzuch większy od gminnych, latając bardzo huczą i nieznośnie brzęczą. A tak silne, że tkankę przebiją pajęczą, lub jeśli która wpadnie, 3 dni będzie bzykać, bo z pająkiem sam na sam może się borykać. Wszystko to wojski zbadał i jeszcze dowodził, że się z tych much szlacheckich pomniejszy lud rodził, że one tym są muchą, czym dla roju matki, że z ich wybiciem zginą owadów ostatki. Prawda, że ochmistrzyni ani pleban wioski nie uwierzyli nigdy w te wojskiego wnioski i trzymali inaczej o muszym rodzaju, lecz wojski nie odstąpił dawnego zwyczaju, ledwie dostrzegł takową muchę, wnet ją gonił. Właśnie teraz mu szlachcic nad uchem zadzwonił, po 2 kroć wojski machnął. Zdziwił się, że chybił. 3 raz machnął, tylko co okna nie wybił, aż mucha odrzucona od tyla łoskotu, widząc 2 ludzi w progu, broniących odwrotu, rzuciła się z rozpaczą pomiędzy ich lica i tam za nią mignęła wojskiego prawica. Raz tak był tęgi, że 2 odskoczyły głowy, jak rozdarte piorunem 2 drzewa połowy. Uderzyły się mocno oboje w uszaki, tak że oboju sine zostały się znaki. Szczęściem nikt nie uważał, bo dotychczasowa żywa, głośna, lecz dosyć porządna rozmowa zakończyła się nagłym wybuchem hałasu. Jak strzelcy, gdy na lisa zaciągną do lasu, słychać gdzieniegdzie trzask drzew, strzały, psiarni granie, a wtem dojeżdżacz dzika ruszył niespodzianie, dał znak i wrzask powstaje w strzelców i w psów tłuszczy, jak gdyby się ozwały wszystkie drzewa puszczy. Tak się dzieje z rozmową. Zwolna się pomyka, aż natrafi na przedmiot wielki jak na dzika. Dzikiem rozmów strzeleckich był ów spór zażarty rejenta z asesorem o sławne ich harty. Krótko trwał, lecz zrobili wiele w jedną chwilę, bo razem wyrzucili słów i obelg tyle, że wyczerpnęli sporu zwyczajne 3 części. Przycinki, gniew, wyzwanie i szło już do pięści. Więc ku nim z drugiej izby wszyscy się porwali i tocząc się przez drzwi na kształt bystrej fali unieśli młodą parę stojącą na progu podobną Janusowi, 2-licemu Bogu.
Tadeusz z Telimeną, nim na skroniach włosy poprawili, już groźne ucichły odgłosy. Szmer zmieszany ze śmiechem wśród ciżby się szerzył. Nastąpił rozejm kłótni. Kwestarz ją uśmierzył. Człowiek stary, lecz krępy i bardzo pleczysty. Właśnie kiedy asesor podbiegł do jurysty, gdy już sobie gestami grosili sześć szelmierze, on raptem porwał obu z tyłu za kołnierze i dwakroć uderzywszy głowy obie mocne, jedną o drugą, jako jaja wielkanocne, rozkrzyżował ramiona na kształt drogowskazu i we dwa kąty izby rzucił ich od razu. Chwilę z rozciągniętymi stał w miejscu rękami i paks, 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 łabiskom! Krzyczał, pokój z wami! Zdziwiły się i zaśmiały nawet obie strony, przez szacunek należny duchownej osobie. Nie śmiano łajać mnicha, a po takiej probie nikt też nie miał ochoty zaczynać z nim zwadę. Zaś kwestarz robak, skoro uciszył gromadę, widać było, że wcale triumfu nie szukał, ani groził kłótnikom więcej, ani fukał, tylko poprawił kaptur i ręce zapasem zatknąwszy wyszedł cicho z pokoju. Tymczasem podkomorzy i sędzia między dwiema strony plac zajęli. Pan Wojski, jakby przebudzony z głębokiego dumania, w środku się postawił, wąsy siwe pokręcił, kapoty poprawił i skrzyły mu się oczy. Zawsze postrzegano ten blask niezwykły, kiedy o łowach gadano. Obiegł zgromadzenie ognistą źrenicą i gdzie szmer jeszcze słyszał, jak ksiądz kropielnicą tam uciszając machał swą placką ze skóry. Wreszcie podniósł szytrzonek z powagą do góry, jak laskę marszałkowską nakazał milczenie. Uciszcie się! Powtarzał. Miejcie też baczenie, wy, co jesteście pierwsi myśliwi w powiecie. Z gorszącej kłótni waszej co będzie? Czy wiecie? Oto młodzież, na której ojczyzny nadzieje, która ma wsławić nasze ostępy i knieje, która niestety i tak zaniedbuje łowy. Może do ich wzgardzenia weźmie pochop nowy. Widząc, że ci, co innym mają dać przykłady z łowów, przynoszą tylko posfarki i zwady. Miejcie też wzgląd powinny dla mych włosów siwych, bo znałem większych dawniej niż wy myśliwych i sądziłem ich nieraz sądem polubownym. Któż był w lasach litewskich rejentowi równym? Czy obławę zaciągnąć, czy spotkać się z zwierzem? Kto z białopotrowiczem równa się jeżem? Gdzie jest dziś taki strzelec jak szlachcic Rzegota, co kulą z pistoletu w biegu trafił kota? Tarajewicza znałem, co idąc na dziki nie brał nigdy innego oręża prócz piki. Budrewicza, co chodził z niedźwiedziem w zapasy. Takich mężów widziałem niegdyś, widziały niegdyś nasze lasy. Jeśli do sporu przyszło, jakże spór godzili? Oto obrali sędziów i zakład stawili. Ogiński 100 włók lasu raz przegrał o wilka. Niesiołowskiemu borsuk kosztował wsi kilka. I wy, panowie, pójdźcie za starych przykładem i rozstrzygnijcie spór wasz choć mniejszym zakładem. Słowo wiatr! W sporach słownych nigdy nie masz końca. Szkoda ust dłużej suszyć kłótnią o zająca. Więc polubownych sędziów najpierw obierzecie, a co wyrzekną, temu sumiennie zawierzcie. Ja uproszę sędziego, ażeby nie bronił dojeżdżaczowi, choćby po pszenicy gonił. I tuszę, że tę łaskę otrzymam od pana, to wyrzekłszy sędziego ścisnął za kolana. Konia! Zawołał rejent. Stawię konia z rzędem i opiszę się jeszcze przed ziemskim urzędem, iż ten pierścień sędziemu w salirium złożę. Ja... rzekł asesor, stawię me złote obroże i smycz tkany jedwabny, którego robota równie cudna jak kamień, co się na nim świeci. Chciałem ten sprzęt zostawić w dziedzictwie dla dzieci, jeśli bym się ożenił. Ten sprzęt mnie darował książę Dominik, kiedym z nim razem polował i z marszałkiem Sanguszką, księciem, z generałem Mejenem i gdy wszystkich na harty wyzwałem. Tam bezprzykładną w dziejach polowania sztuką uszczułem 6 zajęcy pojedynczą suką. Polowaliśmy w ten czas na kupiskim błoniu. Książę Radziwiłł nie mógł dosiedzieć na koniu, zsiadł i objąwszy sławną mą harcicę kanie,
trzykroć jej w samą głowę dał pocałowanie, a potem trzykroć ręką klasnąwszy po pysku rzekł: mianuję cię odtąd księżno na kupisku. Tak Napoleon daje wodzom swoim księstwa od miejsc, na których wielkie odnieśli zwycięstwa. Telimena znudzona zbyt długimi swary chciała wyjść na dziedziniec, lecz szukała pary. Wzięła koszyczek z kołka. Panowie, jak widzę, chcecie zostać w pokoju. Ja idę na rydze. Kto łaska, proszę ze mną, rzekła. Koło głowy, obwijając czerwony szal kaszemirowy, córeczkę pod komorostwa wzięła w jedną rękę, a drugą podchyliła do kostek sukienkę. Tadeusz milczkiem za nią na grzyby pośpieszył. Zamiar przechadzki bardzo sędziego ucieszył. Widział sposób rozjęcia krzykliwego sporu, a więc krzyknął: panowie, po grzyby do boru! Kto z najpiękniejszym rydzem do stołu przybędzie, ten obok najpiękniejszej panienki usiędzie. Sam ją sobie wybierze, jeśli znajdzie dama, najpiękniejszego chłopca weźmie sobie sama.